Cześć, witaj w świecie wzorców projektowych, gdzie programowanie staje się trochę jak gotowanie, można powiedzieć. Masz różne składniki, które się świetnie komponują, a czasem musisz walczyć z chaotycznym bałaganem w kuchni. I dzisiaj przyjrzymy się wzorcowi strategia. I teraz wyobraź sobie, że jesteś szefem kuchni w jakiejś zatłoczonej restauracji i klienci przychodzą i chcą oczywiście różnych dań. A ty musisz wyczarować coś pysznego, nie zbaczając z kursu. I co robisz? No oczywiście korzystasz z różnych przepisów. I właśnie w ten sposób działa wzorzec strategia. Pozwala on ci wybrać najlepszą metodę działania w danej chwili, bez potrzeby przerywania gotowania, bez potrzeby przerywania pisania kodu. I zamiast trzymać wszystkie swoje kulinarne tajemnice w jednym przepisie, to właśnie wzorzec strategia pozwala na ich rozdzielenie, tak aby każdy algorytm mógł działać w swojej własnej klasie. Dzięki temu możesz dodać nowe przepisy bez obawy o to, że zrujnuje to całą potrawę. A więc gotowi na gotowanie z kodem? Zanurzmy się w świat wzorca strategia. Czym zatem jest strategia? Wzorzec strategia to sposób na to, aby móc łatwo zmienić działanie naszego programu bez potrzeby modyfikowania jego kodu, tego co już napisaliśmy. I dzięki temu możemy przygotować różne wersje rozwiązania danego problemu, umieścić je w osobnych klasach, a później zamieniać między sobą w zależności od potrzeb, bez dotykania reszty aplikacji. Wyobraź sobie taką sytuację, że musisz dotrzeć do supermarketu, bo kończy ci się na przykład twój ulubiony sok pomarańczowy. No i oczywiście masz kilka opcji, jak tam dojechać. Możesz oczywiście sobie wskoczyć na rower, co jest super, o ile nie boisz się deszczu. Możesz złapać autobus, jeśli akurat nie odjedzie ci sprzed nosa. Zawsze możesz zamówić oczywiście taksówkę, choć portfel może wtedy poczuć się nieco lżejszy. A jeśli masz odrobinę szczęścia, może znajdziesz kolegę, który nie tylko cię podwiezie, ale jeszcze może ci pomoże z zakupami. I to są twoje opcje, twoje strategie na dotarcie do sklepu. I wybór teraz zależy od tego, jak bardzo się śpieszysz, ile chcesz wydać pieniędzy, albo jak bardzo chcesz oszczędzić na kaloriach. Dobrze, to teraz jak działa wzorzec strategia? Przede wszystkim mamy coś takiego jak enkapsulacja algorytmów. Zamiast wrzucać wszystko do jednego worka, czyli do jednej klasy, każdą metodę działania, każdy algorytm, no to chowamy go do osobnej klasy. I każda z tych klas działa według tego samego schematu. Mają wspólny interfejs. To tak jakby wszyscy grali według tych samych zasad gry, tylko każdy ma swój styl. Następnym elementem kluczowym jest elastyczność. Wiesz co jest fajne? Możesz zmieniać algorytmy w locie, bez potrzeby grzebania w kodzie. To jak zmiana przepisów na pizzę w kuchni, możesz zacząć od pieczenia peperoni, ale w połowie zmienić decyzję na pizzę wegetariańską, nie przerywając pieczenia. Klient, czyli klasa, która korzysta z tych algorytmów, nie musi wiedzieć, jak dokładnie algorytm jest używany. Po prostu dostaje efekt końcowy i życie staje się prostsze. Następnym elementem jest interfejs lub klasa abstrakcyjna. Zamiast wymyślać za każdym razem coś nowego, to wszystkie algorytmy bazują na tym samym szablonie. To tak jakby wszystkie pizze miały wspólną bazę, a dodatki to już kwestia wyboru konkretnego przepisu. Dzięki temu łatwo można dodać nowe przepisy, nowe strategie, a cała reszta kodu nawet o tym nie wie. A jak to wygląda w kodzie? Klient, czyli klasa, która chce użyć jakiegoś algorytmu, nie ma pojęcia o szczegółach działania. Wszystko, co musi wiedzieć, to z kim ma do czynienia, czyli musi znać ten wspólny interfejs. A cała reszta magii dzieje się po prostu w środku. To tak, jakbyś zamówił pizzę przez aplikację. Nie wiesz, czy zrobi ją Janek, czy Kasia, ale na końcu dostajesz pizzę i to się liczy.
Dlaczego w ogóle używamy wzorca strategia? To pierwszą kwestią to jest oddzielenie odpowiedzialności. Każda strategia, czyli sposób działania, czyli ten nasz algorytm, siedzi w swojej własnej klasie, zamiast mieszać się z innymi. To jest jak mieć szuflady na różne rzeczy w kuchni. Jedna szuflada jest na sztućce, druga na przyprawy. I dzięki temu, jak chcesz dodać nowy algorytm, na przykład nowy sposób płatności, to po prostu tworzysz nową szufladę bez bałaganu w reszcie kodu. I to jest właśnie zasada SRP z Solid. Każda klasa ma swoją jedną odpowiedzialność. Następnie jest coś takiego jak łatwość rozbudowy. Potrzebujesz nowego algorytmu? Nie ma problemu. Możesz go dodać bez grzebania w starym kodzie. To jak dodanie nowego dania do menu w restauracji. Kucharz dalej robi swoje, a ty tylko dorzucasz nowy przepis. To wspiera zasadę OCP, czyli kod jest otwarty na rozbudowę, ale jest zamknięty na modyfikację. Stary kod zostaje po prostu nienaruszony, a ty dorzucasz tylko nowe elementy. Następnie mamy wielokrotne użycie. Jeśli masz jeden fajny algorytm, to możesz go używać w różnych miejscach bez kopiowania kodu. To jak jeden przepis na pizzę, który mogą wykorzystać różne pizzerie. Wszędzie ta sama pyszna pizza, ale bez potrzeby pisania przepisu od nowa. Następnie mamy elastyczność i konfiguracja. Strategię, czyli sposób działania, możesz zmieniać w trakcie działania aplikacji, zależnie od sytuacji. To trochę jak zmienianie kanału w telewizorze. W jednej chwili oglądasz sport, ale nagle zmieniasz na serial, nie przerywając działania telewizora. Aplikacja nie musi się wyłączać ani modyfikować. Po prostu dostosowuje się do Twoich aktualnych potrzeb. Co osiągamy używając wzorca strategia? Możesz zmieniać sposób działania aplikacji w trakcie jej pracy, bez dotykania starego kodu. To jak wymiana opon w samochodzie, bez zatrzymywania się, po prostu zakładasz nowe, a auto jedzie dalej. Masz różne algorytmy do wyboru i możesz dowolnie nimi żonglować, w zależności od potrzeby. Następnie mamy coś takiego jak modularność i elastyczność. Każdy algorytm, strategia siedzi sobie w swojej osobnej klatce, z dala od reszty kodu. Dzięki temu łatwo możesz dodać nowe strategie lub zmienić stare bez wpływania na całą aplikację. To trochę jak zmiana składników w Twojej ulubionej kanapce. Możesz wymienić sałatę na ogórka, nie rozbierając całego posiłku na części. Poprawa organizacji kodu. Twój kod staje się bardziej schludny i zorganizowany, niczym szafa z idealnie poukładanymi ubraniami. Dzięki temu jest łatwiej go zrozumieć, utrzymać, no i oczywiście rozwijać. Kiedy ktoś wejdzie do projektu, nie poczuje się, jakby trafił na pole bitwy, tylko na dobrze zorganizowany warsztat. Kod jest czytelny, łatwy do ogarnięcia i w pełni pod kontrolą, bez zbędnego chaosu. I teraz, jak implementujemy wzorzec strategia? Na początku definiujemy interfejs, który będzie bazą dla wszystkich strategii. To jak stworzenie wspólnego przepisu na zupę, który mówi, jakie składniki powinny być, ale nie mówi, jak dokładnie mamy przygotować zupę. W interfejsie ogłaszamy metodę, dzięki której kontekst będzie wiedział, jak uruchomić daną strategię. To jest pierwszy krok do tego, aby każda strategia mogła grać w tej samej drużynie. Następnie tworzymy konkretne strategie. I teraz każda strategia, czyli konkretna metoda działania, musi zaimplementować ten interfejs, który zdefiniowaliśmy. To tak jak każdy kucharz przygotowujący zupę według tego samego przepisu. Ale każdy z nich dodaje coś od siebie. Jeden dodaje więcej czosnku, inny przyprawi ziołami. Następny zrobi coś jeszcze innego. A dzięki temu mamy różne wersje algorytmu, z których kontekst może korzystać, zależnie od sytuacji. No i następnie mamy kontekst i wywołanie strategii. Kontekst to klasa, która przechowuje odniesienie do jednej z konkretnych strategii. To jak szef kuchni, który nie musi wiedzieć, jak dokładnie gotować każdą zupę, po prostu wie, gdzie znaleźć odpowiedni przepis.
I kiedy kontekst chce uruchomić algorytm, wywołuje metodę strategii. Co ważne, kontekst nie ma pojęcia, z jaką strategią ma do czynienia. Dla niego to po prostu zupa, która smakuje dobrze. Po prostu odwołuje się do interfejsu. Następnie mamy klienta i możliwość zmiany strategii. Na końcu jest klasa klienta, czyli klasa, która korzysta ze strategii. Tworzy konkretny obiekt strategii i przekazuje ten obiekt strategii do kontekstu. I kontekst, niczym elastyczny kucharz, pozwala klientowi na zmianę strategii w trakcie działania programu. Możesz zacząć od zupy pomidorowej, a potem w zależności od humoru przekazać nową strategię i przełączyć się na zupę ogórkową. I kontekst pozwala klientom zmieniać strategię w trakcie działania programu. Dobrze, to może czas skończyć teorię i przejść do przykładu i przejść do kodu. I w tym przykładzie użyjemy wzorca strategii, aby stworzyć coś w rodzaju systemu płatności, w którym różne metody płatności traktujemy jako zamienne strategie, zamienne algorytmy. I dzięki temu możemy łatwo zmieniać sposób płatności, w jaki płacimy, bez zbytniego grzebania w kodzie. Możemy zapłacić na przykład gotówką, kartą kredytową, płatnością przez PayPal lub coś w tym stylu. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, od czego zaczynamy? Zaczynamy od definicji wspólnego interfejsu. Czyli najpierw tworzymy sobie interfejs iPayment Strategy. To jak stworzenie wspólnego przepisu na różne dania. Mówi, co powinno być w każdym przepisie, ale nie określa, jak dokładnie je przygotować. Interfejs definiuje w środku metodę pay, która przyjmuje kwotę do zapłaty. Mamy już interfejs, to teraz czas na konkretne implementacje, na konkretne strategie. Dodajmy teraz konkretne metody płatności, które implementują nasz interfejs. No i zaczniemy od opcji płatność gotówką, kiedy chcesz, żeby transakcja była szybka, jak błyskawica i nie musisz się martwić o karty. No ale oczywiście możemy chcieć dodać następną strategię, na przykład płatność kartą kredytową. Idealna, gdy portfel ma zbyt wiele wirtualnych kart, a ty lubisz podróżować z minimalnym obciążeniem. I dodamy jeszcze jedną, trzecią strategię, to będzie płatną przez PayPal. Dla tych, którzy cenią sobie wygodę i wolą trzymać pieniądze w sieci. No i dodaliśmy trzy konkretne strategie i wszystkie te trzy strategie implementują ten interfejs. Skoro implementują interfejs, no to muszą dostarczyć metodę pay. No i każda strategia realizuje płatność w inny sposób. No tutaj płacenie gotówką, tutaj płacenie kartą kredytową, a tutaj płacenie przez PayPal. I oczywiście te wszystkie strategie i te interfejsy powinny znaleźć się w osobnych plikach. To teraz sobie przerzucimy to szybciutko do osobnych plików. Przenosimy do osobnego pliku. Zrobię to szybko teraz dla pozostałych. Zaznaczam i przenoszę do osobnego pliku. Tak samo z credit card payment również i tak samo z PayPal. Również przenoszę do osobnego pliku. No i teraz mamy w osobnym pliku interfejs, w osobnym metodę cash, metodę płatności gotówką, kartą kredytową i przez PayPal. No i teraz, gdy mamy już zdefiniowany interfejs i konkretne strategie, no to teraz musimy zdefiniować sobie kontekst płatności. I teraz zdefiniujemy sobie klasę payment context, która będzie przechowywać wybraną strategię płatności. To jak szef kuchni, który trzyma w ręku przepis na danie, które zamierza przygotować. Czyli dodajemy sobie payment context i w środku mamy pole, które będzie przechowywać strategię, pole prywatne. Następnie powinniśmy dodać metodę set payment strategy. Set payment strategy pozwala nam na ustawienie, jaką strategię chcemy wykorzystać.
Czyli po prostu przekazujemy tutaj, jaką strategię chcemy wykorzystać i ta strategia jest przypisywana do tego pola. I następnie dodajemy metodę make payment. Metoda ta będzie realizować płatność zgodnie z wybraną metodą. Jeśli nie ustawisz strategii, no to będziemy wyświetlać komunikat nie ustawiono strategii płatności. Jakby szef kuchni powiedział, nie wiem co gotować. No a jeżeli strategia jest ustawiona, no to wywołujemy strategię i na tej strategii metodę pay. No i teraz, gdy mamy już interfejs, odpowiednie strategie i stworzyliśmy kontekst, no to teraz w klasie program w metodzie main możemy wykorzystać nasze strategie i tworzymy sobie nasz kontekst, który pozwala na łatwe przełączanie się między różnymi metodami płatności. I możemy zacząć od płatności gotówką, potem zmienić na kartę kredytową, a na końcu skorzystać z PayPal. Jakbyśmy zmieniali dania w restauracji, w zależności od tego, co mamy ochotę zjeść. No to najpierw ustawmy sobie strategię na płatność gotówką. Czyli na kontekście wywołujemy metodę set payment strategy i przekazujemy cash payment, czyli strategię płatności gotówką. No oczywiście kontekst sobie tą strategię tutaj przypisuje i teraz jak wywołujemy metodę płatności make payment 500, żeby zostało zapłacone 500 za pomocą strategii płatności gotówką, no to kontekst już wywoła payment strategy pay, czyli płać i ma ustawioną płatność gotówką, czyli wywoła odpowiednio metodę pay z klasy cash payment. No i następnie możemy chcieć sobie zmienić strategię na przykład na płatność kartą kredytową. No to teraz zmieniamy płatność, czyli jeszcze raz wywołujemy set payment strategy i przekazujemy credit card payment. No to teraz kontekst sobie do tego pola prywatnego przypisał nową strategię, płatność kartą kredytową. No i kiedy teraz tutaj wywołujemy make payment, czyli zapłać 600, no to wtedy jak przechodzimy make payment, no to kontekst wywołuje make payment, sprawdza oczywiście, czy jest ustawiona strategia. Strategia jest ustawiona na płatność kartą kredytową, czyli wywołuje metodę pay dla karty kredytowej i jest robiona metoda pay dla karty kredytowej. Następnie możemy ponownie zmienić strategię na płatność przez PayPal. No i ponownie używamy set payment strategii na zmianę sposobu płatności i make payment, aby zapłacić. No i kontekst, jak tutaj ma set payment, zmienia strategię na płatność PayPal. No i następnie jak wywołujemy metodę make payment, żeby zapłacić, no to on sobie już wie, że ma wywołać metodę pay, ale dla strategii PayPal payment, no i wywołuje się ta metoda tej strategii. No i tak możemy sobie zmieniać tę strategię, jak nam się podoba, dowoli i jak będziemy chcieli dodać jakąś nową metodę płatności, nową strategię, no to tworzymy tylko nową metodę, tak jak mamy na przykład PayPal payment, która definiuje ten interfejs, no i musimy dostarczyć tą metodę, która jest zdefiniowana właśnie w interfejsie. No i każda nowa strategia, jak będziemy chcieli dodać, będzie musiała implementować ten interfejs i będzie musiała dostarczyć tą metodę pay. No i możemy tworzyć nowe metody w zależności jakie będziemy potrzebować, bo dodajemy je i nie modyfikujemy żadnego kodu, tylko za każdym razem dodajemy nowe. I dzięki właśnie wzorcowi strategia, no mamy po prostu elastyczność. Możemy elastycznie dostosowywać metody płatności w naszej aplikacji. To tak jakbyś miał wybór w restauracji, co zjeść na lunch. A każda decyzja sprawia, że wszystko smakuje lepiej. To teraz tak podsumowując. Wzorzec strategii to jak magiczny klucz do zmienności algorytmów i logiki w aplikacji. Dzięki niemu możemy zmieniać sposób działania programu bez potrzeby grzebania w jego kodzie.
No bo nie musieliśmy grzebać w kodzie, tylko jak chcieliśmy dodać nową metodę płatności, to definiowaliśmy po prostu nową strategię, która implementowała nasz interfejs, no i dostarczała tej metody, która była zdefiniowana w interfejsie, czyli sposobu płatności. To tak jakbyś miał uniwersalne narzędzie, które pasuje do różnych zamków. Nie musisz martwić się o to, co się dzieje wewnątrz. Po prostu używasz odpowiedniego klucza w odpowiedniej chwili. Następnie, co jest ważne? To jest ważne, że jest izolacja szczegółów implementacyjnych. Dzięki wzorcowi możesz oddzielić szczegóły działania algorytmu od kodu, który go używa. To jak gotowanie w kuchni. Masz przepis, interfejs, ale nie musisz znać wszystkich tajemnic kucharza, żeby zjeść smaczny posiłek. Zamiast tego masz danie, które smakuje świetnie, a cała magia dzieje się w tle. Co jeszcze o strategii? No, modularność i łatwość w utrzymaniu. Kod staje się bardziej modularny, jak dobrze zorganizowany warsztat. Każda strategia to po prostu osobna szuflada, a ty wiesz dokładnie, gdzie znaleźć narzędzia, których potrzebujesz. Dzięki temu łatwiej jest utrzymywać i rozwijać aplikację w przyszłości. Możesz wprowadzać nowe strategie, czyli metody działania, bez zmiany starego kodu. To jak dodawanie nowego przepisu do książki kucharskiej. Nie musisz wyrzucać poprzednich, wystarczy, że dodasz nowy. Wzorzec ten jest idealny wszędzie tam, gdzie istnieje wiele sposobów na zrealizowanie zadania. Możesz go używać w systemach płatności, gdzie użytkownicy mogą wybierać różne metody płatności, to co widzieliśmy, w walidacji danych, czy w różnych podejściach do przetwarzania informacji, czy w wielu, wielu innych sytuacjach. To jest po prostu jak szwedzki stół. Każdy może wybrać, co lubi najbardziej, a ty nie musisz martwić się o to, kto co wybiera. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Na tym skończyliśmy omawianie wzorca strategia. Cześć!